A teraz, Ewelinko, policz od 1 do 3. Na 3 znajdziesz się przed naszą Anią. Raz, dwa, trzy. Jestem i ona jest zapakowana w coś. To jest przeźroczyste, widzę. Rozpoznaj ją. I stuka, puka, ale nie słyszę Rozpoznaj ją. Ja chcę, głosów. żebyś ją tylko rozpoznała. Spójrz jej głęboko w oczy, dotknij. Nie mogę jej dotknąć, bo ma tu niezapakowana w coś, w taką pleksę Tobie nic jakby. nie przeszkadza. Nie wchodź w te same gry mentalne. Dotknij jej. Tak, to Ania. To Ania. Ania nas rozpoznaje. Tak, i uspokoiła się. Dobrze. Więc w jakim jesteśmy? Tak. Ma świadomość, że to ona nas do siebie przywołała. Tak. Zostawisz mnie z nią? Tak. Zostaw mnie z Anią. Hej, Aniu. Hej. Więc kim jesteśmy według ciebie? Przyjaciółki z życia. Przyjaciółki. Z życia. Czy inni Ale ja przychodzili do tu ciebie? jest. Nie. Oprócz nas? Nie. Nie widziałam bynajmniej. Wyczuwam tylko ruch pod powierzchnią, na której stoję. Ruch jakby takie kurki tam są, takie rury i od brzucha, przez nogi i tam jest jakiś ruch i czuję, że ktoś tam czasami i słyszę nieraz, że ktoś tam chodzi. A ja czy Ewelinka mamy takie rury? Nie. To dlaczego ty je masz? Bo ja to wybrałam. A wy nie. Jak myślisz, dlaczego masz te rury? Nie mogę sobie przypomnieć. Nie możesz sobie przypomnieć. Chcę, żebyś zamknęła swoje energetyczne oczy i skupiła się tylko na swoim wnętrzu i powiedz mi, co czujesz w sobie. Jak to jest być Anią subtelną? Jakie to jest odczucie? Być w Bycie unieruchomioną. Jesteś Bycie unieruchomiona. Bycie w stagnacji, bycie bez możliwości ruchu, a więc bez możliwości kreacji, ani takiej intencji na bez kreacji, no bo po co? A Jak nie teraz mogę się go mentalnie, cały czas mając zamknięte oczy, poszukaj swojego ciała fizycznego. Jest na ziemi, ja wiem. Jesteś w swoim ciele? Nie. Od jak dawna nie jesteś w swoim ciele? Parę razy byłam. Później się odizolowałam, bo krzywdę mu robiłam. Swojemu ciału robiłaś krzywdę. To. Jaką krzywdę robiłaś swojemu ciału fizycznemu? Przekazywałam moment unieruchomienia. Bycie w stagnacji. I co się wtedy działo z twoim ciałem fizycznym, kiedy przekazywałaś te odczucia? Wszyscy mnie tłukli. Tak czułam to słowami, wzrokiem, fizycznie również. Że wszyscy cię biją? Tak, to jest niekorzystne dla tego ciała. A ja czuję ból ciała fizycznego, więc się odizolowałam. A teraz? Spójrz na swoje ciało teraz. Jak ono doświadcza tego życia? Moje ciało fizyczne czuje się troszkę puste w głowie i w klatce piersiowej. Dlaczego czuje się puste Brakuje, w głowie? bo brakuje mu mnie. Jest samotne. Jest samotne. A ty w twojej głowie. Zobacz swoją głowę wewnętrznie. To się rusza, takie. Takie Co się rusza? urządzenia latają mi w głowie, jakieś małe, takie chipy są i tak w tych chipach coś jest. Takie jakby, nie wiem, takie kapsuły kosmiczne, takie malutkie i to tak lata wszystko. Skanuje całą twarz, czaszkę. Projektuje coś w oczy też. Zagrożenie, jakieś zagrożenia na przykład. Zagrożenia. Słowa, które
mam powiedzieć, też próbuję projektować coś. To jest w mojej głowie. Więc w głowie Ale masz mam maszynę. też, ale mam też smutek. Też. W głowie jest maszyna i smutek. Ta maszyna to twój produkt? Ty ją wyprodukowałaś? To jest kilka maszyn takich. Z pięć. Pięć maszyn masz. Osiem. One tak takie maleńkie są, latają mi. Wchodzą w kręgosłup szyjny i nagle znikają. Dlatego jest od 5 do 8. Gdzie znikają? W twojej głowie czy gdzieś indziej? To jakby w kręgosłupie szyjnym. One się transformują i znikają. Gdzieś lecą. Zobacz, gdzie? Poza tą konstrukcją, w której jestem. I dokąd dolatują te maszyny z twojej głowy, wychodząc przez kręgosłup szyjny? Nagle widzę, że one wówczas powiększają swoją objętość i wychodzi z tego reptil wielki. A w głowie takie to maciubki było, to latało. I jak myślisz, co on robił w twojej głowie? Zobacz sobie, kiedy tak latają te maszyny. Tak jakby coś badał, tak jakby coś skanował cały czas. Zobacz, co skanuje. Ja widzę, że on tu przerywa moje synapsy w mózgu, żebym ja czegoś nie pamiętała. I po co to robi? Dlaczego Żebym nie ja chcesz, czegoś żebyś nie pamiętała? robiła, żebym się czegoś nie nauczyła. Czego masz nie On tak robić? Czego strasznie masz się nie pilnuje. nauczyć? Strasznie to pilnuje on. Zobacz jego oczami, jego umysłem. Przeniknij go. Czego się boi? Czego masz się nie nauczyć? Nie zrobić. Chodzi o taki rozwój osobisty, może nawet zawodowy. I na czym Czytanie polegałby książek. ten rozwój? W sensie, co byś mogła osiągnąć docelowo, czego nie chcę. Czułabym się silna, dorosła, Więc nie chcę twojej taka siły i duża. dorosłości. On chce, żebym się zatrzymała w rozwoju. On Na nie jakim chce mojego etapie rozwoju masz rozwoju. się zatrzymać? Ile masz mieć lat? To jest dorosła kobieta, 23-letnia, która czuje się jak dziecko. Jak iluletnie dziecko masz się czuć? 8. Jak 8-letnie dziecko. Ale to wszystko jest tak przykryte formą 23-letniej kobiety, która jest taka sztywna, nie okazująca emocji za bardzo. No i taka blokada, wiesz, ja się czuję. Ja wiem, ile ja mam lat fizycznie. Ja wiem, ja mam kontakt ze swoim ciałem, to nie jest tak, że nie mam. Tylko nie mogę przebić tej bariery właśnie przez to, że on mi tam lata. Dobrze, a powiedz mi, a jesteś ciekawa, żeby zbadać swoją sytuację? Dlaczego lata? Co robi? Dlaczego w tobie są te maszyny? Dlaczego jesteś Oczywiście. zblokowana? Więc zgadzasz Tak. się na tę sesję, na sobie i dla siebie? Tak. Zostaw mnie z nim, z tym, który tam lata, który cię blokuje. Przepuść go. Hej. Nie odzywaj się, zaraz cię poinstruuję. O czym mnie poinstruujesz? Co masz powiedzieć, czego masz nie robić? Co mam powiedzieć? Czego mam nie robić? W ogóle skąd ty mówisz? A właśnie, jak myślisz, skąd ja mówię? Podczepiłaś się pod moją istotkę. Kim jest twoja Jak istotka? mówisz? Ania. Ania. I co w niej robisz? Pilnuję. Czego pilnujesz? Kontroluję. Co kontrolujesz? Koordynuję jej pracę. Pracę mózgu. I idealny stan tej koordynacji twojej pracy to? Bezczynność, unieruchomienie. Bezczynność i unieruchomienie. I co ci to daje, jej bezczynność i unieruchomienie? Ona wydala swoją energię grzecznie. Bo ma za dużo energii, więc musi to wydalać gdzieś. Skoro jest nieuruchomiona, to nie może w akcji, w działaniu użyć swojej energii. Tak. Więc daje upust. I jak się odbywa ten upust energii? Kurki odkręcamy. Gdzie te kurki macie? Pod powierzchnią, na której ona jest, stoi. I jak ta energia przepływa z niej pod powierzchnię? To ona ma takie. Uj. Taki odpływ energii czasem. To jest na przykład nadmierne trawienie.
Nadmierne wydalanie. Ona jest osłabiona. Jest osłabiona. A dlaczego ma być i zostać na poziomie 8-letniego dziecka? Takie dziecko nie wie, kim jest. Się boi. A dlaczego akurat 8-letnie dziecko, a nie 7, 6, 5? To najlepszy okres w jej życiu, w tym obecnym wcieleniu jest. Tak ją zatrzymać w tym. Ona była bardzo samotna i bardzo czuła, że traci grunt pod nogami wtedy. I daliście jej ten grunt, tak? Tłumacząc to. Oczywiście, my zawsze dajemy. I co jeszcze jej daliście? Kupułę. Na ten grunt, żeby się nie bała, że ktoś przylezi do niej. I jak wy przylatujecie? Którędy? Przez strukturę jej głowy. Jest portal w jej głowie. Kto stworzył ten portal w jej głowie? Konstruktorzy nade mną. Zawołaj tych konstruktorów. Już. Kim są ci no i konstruktorzy? Co zrobiłaś teraz? Oni się drą na mnie. Co krzyczą? Jestem debile. Powiedz, że to moja wina. Powiedz, że jeśli chcą krzyczeć, to na mnie. I co krzyczą na mnie? Już nic, zamarli. Dlaczego? Pojęcia nie mam, bo ty jakaś wielka jesteś chyba. Co zrobili, żeby skonstruować ten portal w głowie Ani? Między inkarnacjami taką, nie wiem, taki okrąg jej zainstalowali. I to jest taki portal, okrąg taki. On jak się świeci, to ja mogę się zmniejszyć razem z moim urządzeniem, z moją kapsułą i wejść do jej głowy. I wykonywać to, co w moją I po pracę. co wam ten portal, Wani? Dokładnie. Bez Żeby tego ona portalu? nie urosła, żeby ona nie wyrosła. Muszę wchodzić tam i kontrolować i pilnować jej. Żeby ona sobie nie przypomniała nic. Żeby ona nie mogła pójść dalej. I co jeszcze skonstruowali ci konstruktorzy? To kapsułę. Znaczy to kopułę, w której ona jest zamknięta. Moją kapsułę też. Może oni mnie też skonstruowali. Bardzo Może. czuję silną przynależność. Może. Zostaw Bardzo mnie. taki jestem. Zostaw mnie z Anią. Aniu, rozłącz się. Teraz już wiesz, co robi w twojej głowie? Czuję wstyd teraz w tej głowie. Wstyd czujesz w głowie? Dlaczego czujesz wstyd? Bo oni są tacy dziwni. Jacy są według ciebie? Oni zawsze obserwują, że są. Powinnam się odzywać. Kto tak powiedział, że nie powinnaś się odzywać? Nie wiem, oni swoją obecnością mnie przytłaczają. A co takiego robią, że czujesz się przytłoczona ich obecnością? Tylko patrzę. Ja też na ciebie patrzę. I też cię tak przytłaczam. Nie. To co mają takiego w tym wzroku, że cię przetłaczają? Nie wiem, emanują, nawet nie wzrokiem, tylko emanują taką siłą i potęgą. Zbadaj tę siłę, dotknij tę siłę i potęgę. Oni mają płacen. Oni mogą mnie zgnębić bardziej. I gdzie masz takie przeczucie, że mogą cię bardziej zgnębić? Bardziej cię upokorzyć, bardziej cię ukarać? Gdzie masz takie przekonania? W sercu mam to. Jaki to ma kształt?
Takich energetycznych kręgów, które się Aha, poruszają. widzisz, to ma jakiś kształt, jakiś energetycznych kręgów. Za każdym razem, kiedy to ma jakiś kształt, to nie jest twoje. Wszystko, co jest twoje, jest w ciebie wpisane raz na zawsze. I nie możesz tego wyłuskać z siebie. Nie możesz tego wyciągnąć jako coś osobnego. Czyli to nie jest twoje nawet. Wyciągnij te kręgi ze swojego Zamknie, bo ja serca. się tam boję w tam w środku. Czego się tam boisz? Jaki tam jest lęk zapisany? A ja się po prostu boję jakby wyjść, nawet to ściągnąć. Jakbym się może ja się rozprysnę, może ja zniknę. Aha, to też są ich programy. Mówisz, że to może jest w tych kręgach zapisane, tak? Tak, to są ich programy. Wyciągnij te kręgi. Już, raz, dwa i trzy. I co się teraz stało? Jest troszkę takiego wstydu, lęku, tak wszędzie, ale to jest takie lekkie i bardziej pastelowe i troszkę się tak ulatnia ode mnie. Tak. Bardzo dobrze, już ci powiedziałam, że jeżeli możesz coś wyekstrahować z siebie, to nie jesteś prawdziwa ty. Pozwól Aha. temu odejść. Już. Założyłam im te okręgi na głowy. Bardzo dobrze. Para to jest ich, to niech sobie to noszą Bardzo na głowę. dobrze. A teraz chcę, żebyś zrobiła jedną rzecz. Masz portal? Gdzieś w głowie? Tak, tu z tyłu. Tak, tu na szyi Zamknij go. troszkę tak. Już. Zamknij go. Już? I co się z nimi dzieje, kiedy ich zamknęłaś w sobie? Są przerażeni. O! Próbują się zmniejszać. I tak jakby oni się nie ruszają, tylko próbują się zmniejszać, jakby chcieli we mnie wejść z powrotem. Chociaż przez ten maleńki, zmniejszony portal. Nie, drzwi są zamknięte. Zamknięte. Nie ma. Nie wejdziecie. A są wewnątrz czy na zewnątrz? Chły Mówiłeś, takie. że jeden był w głowie. Nie wiem, tak jakoś wydaje mi się, że oni są wszyscy przede mną. Już nie wyjdziecie. Już nie. Nie, coś tu lata mi. Klatce piersiowej jeszcze. W takim razie zamknij temu czemuś drzwi. Już. Nie ma z ciebie wyjścia. I powiedz mi, co to robi teraz w tobie. Palpitacja serca na pewno na poziomie fizycznym. Teraz, no, lata mi. Tak jakby coś mówiło, wypuść mnie. Powiedz mu Daj, nie. daj. W ogóle to on mówi coś takiego, jakby chciał. Prosi mnie, żebym ja pozwoliła coś jeszcze wykonać w sobie samej, a ja już nie pozwolę. Odwrotnie, powiedz mu, chcesz ze mnie wyjść? Musisz anulować wszystko, co we mnie zrobiłeś. To jedyna możliwość wyjścia ze mnie. Wszystkie akcje, wszystkie projekty, wszystko musisz anulować. To może wszyscy, którzy tak latali w tych kapsułach, Poczekaj, najpierw zrobimy z tym. ten jeden, dobra. Okej. Jaka jest jego decyzja? Zostaje uwięziony w tobie? Taki chudy się zrobił. Jaka jest jego decyzja? To nie jest tak, że jest decyzja, tylko on nie może. Wszystko musiał anulować. Absolutnie. Wszystko, wszystko, co zrobił, jest anulowane. Każda jego akcja. A teraz wyrzuć go z siebie i postaw go razem z innymi przed sobą. Już, wypluj go. Jak się reprezentuje na tle innych, pozostałych? Jest bardziej wyzuty z energii. Wygląda, jakby miała połamane kończyny trochę. Pokaż im, tak będziecie wyglądać. Gdzie ci go szkoda, w którym miejscu? Ja go w ogóle delikatnie wyciągnęłam. No cóż, cóż ja ci na to poradzę?
skoro wybierasz ich ponad siebie. Może jeszcze zaproś ich z powrotem do siebie. Otwórz im portal. Może zrób im jeszcze cztery dodatkowe. Nie wiem, czuję się taka uzależniona od nich. Gdzie się czujesz od nich uzależniona? W którym miejscu? Cała klatka piersiowa z przodu. Cała klatka piersiowa. To zobacz, co masz w klatce piersiowej. Co cię od nich uzależnia? Czuję, że tam jest taki... To jest taki przykryta moja klatka piersiowa ekranem takim. Aha, wyciągnij ten ekran. Weź go sobie w swoje dłonie energetyczne i powiedz mi, co to jest. To jest taka soczewka, która zmienia percepcję odczuwania serca. Że kat może nie jest katem, tylko jest takim biednym. Coś takiego. I teraz co czujesz, kiedy to wyciągnęłaś wobec nich? Co czujesz? Wobec nich. Jakąś taką neutralność. Czyli takie, już nie czuję przyciągania do nich. Aha. Więc zobacz, co było w tej soczewce, co cię do nich przyciągało. Co tam było zapisane? Że ja też mogę taka być. Że nie ma różnicy pomiędzy nimi a mną. Jaka możesz że jesteśmy być? Połączeni. Jaka? No na przykład wykorzystująca, agresywna na przykład, tak? Kontrolująca. Że każdy ma w sobie takie różne jakieś cechy i oni też muszą jakoś funkcjonować, tak? Nie wiem, jak to wytłumaczyć. No takie uzależnienie, takie przywiązanie. A dlaczego to miałoby cię interesować, jak oni muszą funkcjonować? Bo mamy żyć w jedności w tym świecie, w tym kosmosie. Jedności z kim? Ze wszystkimi żyjącymi istotami. I gdzie masz taki zapis, że masz żyć w jedności ze wszystkim i ze wszystkimi? Tu i tu. I wyciągnij teraz te zapisy. Masz je w swoich energetycznych rękach i powiedz mi, co trzymasz. Nie wiem, to wygląda jakby promienie takie były. Aha. Pamiętasz, co ci powiedziałam? Jeżeli coś jest tobą, prawdziwą tobą, twoją naturą, nie możesz tego z siebie wyekstrahować. To po prostu jest w całym twoim jestestwie, w całej twojej jaźni. Skoro możesz to wyciągnąć, to nie jest twoje, czyli czyje. Zawołaj właściciela pod tę kopułę, tej idei jedności. Kto przyszedł, Aniu? Kto przyszedł? Jest taka świecąca istota. Ręce trzyma tak. Zapytaj go, po co tak ręce trzyma? Bo tak chcesz mnie widzieć? Że jestem złoty i świetlisty? Aha. Powiedz, że zmieniłaś zdanie. Chcesz go widzieć takim, jakim jest. Już. Jego naturę. Pamiętasz, co ci powiedziałam? Natura to jest to, czego nie da się wyekstrahować. Jaki jest w swojej naturze? Ma oczy smoka, wygląda jak nietoperz. Aha. Zapytaj go teraz, dlaczego udawał świetlistą istotę. Jakie brzydkie słowa. Jakie brzydkie, pów? Bo wy idiotki, tak chcecie mnie widzieć. Tak? My chcemy go tak widzieć? Czy on chce być tak widziany? On mówi o mnie i o innych ludziach. Zapytaj go, kto chce. On chce być tak widziany? Czy aby na pewno ty chcesz go tak widzieć? Będę pojawiał się w twoim życiu. Dokładnie tak, jak tego potrzebujesz. Dlaczego wchodzisz w tę grę? Pytanie brzmiało, czy to on chciał być tak widziany. Wyegzekwuj od niego odpowiedź na bardzo konkretne pytanie i nie wchodź w tę grę. Ma odpowiedzieć.
Tak, on oczekuje szacunku przez te swoje przebrania. Zapytaj go, skąd miał to światło. Od kobiet na ziemi. Od jakiego typu kobiet miał to światło? Cierpiących, niezrealizowanych. I ty byłaś jedną z tych, które go zasilały? Zapytaj mu, po co, do czego mu służyłaś. Macie odpowiedzieć. On mówi, że wysysał ze mnie inteligencję, światło, żywotność. I kiedy I robi tak. wysysał z ciebie? Tak robi. I niech se tak robi. Już nic nie wysysa. Jak wyglądały twoje wcielenia, kiedy wysysał ci te piękne częstotliwości? Widzę siebie, jak w porodze jakiejś uciekam. Jestem kobietą zawsze. Tulę jakieś dziecko w ręce. Jakieś dymy są, wojny. Ktoś mnie jakąś agresją częstuje cały czas. Skąd czerpiesz te wspomnienia? Zamknij swoje energetyczne oczy, nic się nie bój, my kontrolujemy ich. On ci już nic nie zrobi. Skąd wzięłaś te wspomnienia? Gdzie one są? Zapisane we mnie Gdzie są zapisane? w głowie, w klatce piersiowej, w brzuchu. Znajdź te zapisy. Jak wyglądają te zapisy? Jak takie linie proste. Pamiętasz, co ci powiedziałam? Podłużne. To nie jest twoje. Skoro ma jakiś kształt i możesz to wyodrębnić ze swojego jestestwa, wyciągnij tę linię. Wyciągam to i tak mi lżej, że Oczywiście. nic takiego już. To z tego wynikał ten strach, że oni mi mogą krzywdę większą zrobić. A jak Bo te kiedyś było. wspomnienia wpływały na twoje obecne życie? Usprawiedliwiałam osoby, które mnie krzywdzą zawsze. Bo wiedziałam, że może mnie spotkać coś gorszego. Chciałam być grzeczna wobec tych istot. I co się Tak dla mnie. teraz zmieniło, kiedy wyciągnęłaś te sztucznie utrzymywane w tobie wspomnienia? Bo zobacz, twoja natura naturalnie by je rozpuściła. One by przeminęły. Zniknął lęk przede wszystkim, że ktoś mi może coś zrobić. Świetnie. Ja to, co ja czuję, to można określić jednym słowem, ja czuję blichtry w sobie. Czuję się taka dystyngowana. Świetnie. Tak. A teraz, kiedy wyciągnęłaś źródło tego lęku, czyli te doświadczenia, w które cię wrzucili, spójrz na niego. Spójrz na tego pseudoświetlistego i powiedz mi, jak teraz się zachowuje. Nie wiem dlaczego, ale to jakbym miała takie ogniska zapalne i na skrzydłach, na tych swoich skrzydłach. I tak jakby się coś ciągle się, nie wiem, płonie na nim. I on się tak porusza. I jakie to wywołuje w A tobie? No. on chce wzbudzić we mnie współczucie. I Właśnie, o to chciałam zapytać. to, co ja robię, to, że niby takie, że on zaczyna się samozapalać. O, przestał to robić teraz, jak ja się śmieję z niego. I mówi do mnie, jesteś zła. I to Mi się na ciebie też wpływa? nie, Najpierw też mi się współczucie, śmieje z teraz tego. poczucie winy. Wywołał w tobie poczucie winy? Nie. Nie, bardzo dobrze. Już jakby drgnęło, ale ja od razu to rozpoznałam. Gdzie drgnęło? I w sercu też. No to zobacz, co tam jeszcze drgnęło. Szufladę mam. O, właśnie. Pamiętasz, o czym mówiłyśmy? Jeśli to jesteś ty, to nie rozpoznasz tego. Skoro jest forma szuflady, od razu należy ją wyciągnąć. To nie jest twoje. Wyciągnij. Czuję się tak lekko, taka Co uwolniona. wyciągnęłaś? Czym jest ta szuflada? Drewniana szuflada, którą różne. Otrzymaj jej przez chwilę w swoich rękach i zabierz nas do tego miejsca i momentu, skąd ona się w tobie wzięła. Idziemy tam.
Siostra mi wkłada tą szufladę. Ja tamtej pory wszyscy na zewnątrz mogą wkładać coś. W tym życiu ci ją Jakiś... włożyła? Tak. I można napisać na kartce coś i włożyć. Zobacz tę scenę energetycznie. Jak to przebiegło, to wkładanie w ciebie tej szuflady? Moja siostra ma rozpostarte ręce i nad nią są dwa nietoperze. I to one jakby jej rękami to robią. Ja jest takim narzędziem tylko. I później o te nietoperze jej rękami uderzają we mnie. To one cię biły poprzez Tak. nią? Tak. Po co to robiły? Żeby zabić we mnie blichtr. Wielkość. Żebym jako dziecko nie przypomniała sobie, że jestem wielką Żebyś czuła się istotą. zaszczuta. Tak. A zaszczucie boli najbardziej, kiedy doświadczamy go od strony bliskich. Tych, którzy powinni nas kochać, chronić, hołbić. Tak, ona każdym ciosem przypominała mi, wpisywała we mnie, albo wkładała w tą szufladę zapis. Jesteś mała, jesteś mała, jesteś mała. Dobrze. I... Wróć do teraźniejszości. Co się dzieje z twoim sercem, z twoją klatką piersiową, kiedy tej szuflady już nie ma? Energetyczny płacz, widzę takie rozlane kałuże, kałuże łez. Wszystko się tak jakby obmywa we mnie. Kotuniu, już rozmawiałyśmy o tym. Jeśli coś możesz rozpoznać w sobie, jakikolwiek kształt, czy to jest twoja produkcja, czy obca, to nie należy do twojej natury. Jeśli coś jest twoją naturą, nie poczujesz kształtu, nie poczujesz różnicy. Jeżeli możesz coś obrysować, zobaczyć czegoś zarys, tak jak tych kałuż, to też nie przynależy do twojej natury. Nawet jeśli to ty wytworzyłaś te kałuże, one nie są synchronni z twoją naturą. Nie są Ale jednością z tobą. nie wiem, ale czuję, że tam jest dużo takich wydarzeń smutnych, obrazów czasami i to musi tak zajść ze Tak, mnie. oczywiście. Tylko zobacz, nie zaadaptowałaś się ich do swojego jestestwa. Są jak ciała obce w tobie. Jak drzazgi. Dziwnie się czuję, wiesz? Jak się czujesz? Jakbym miała opuścić to życie i tą ziemię i to ciało. Gdzie masz takie poczucie? To jest... W klatce piersiowej jest to związane ze smutkiem, który noszę całe Widzisz? życie. I znowu jesteś w stanie coś w sobie rozpoznać. Wyciągnij to przeświadczenie, że mam opuścić to ciało, to życie. I powiedz mi, co wyciągnęłaś. Schemat życia inkarnacyjny. I kto napisał ten scenariusz, ten schemat? Kto jest autorem tego? Ten szef mój. To tym bardziej nie jest twoje. Ale to jest ciekawe, bo ten schemat ma kształt sześcianu, jest programacją, jest taki, nie wiem, no, z programów takich ruchomych złożony i po prostu ja jako istota byłam włożona w to pudełko. Co jest dziwne. To Co może tam za to... programy były zapisane? Od narodzin do śmierci wszystko. To jest na to życie. Coś takiego. I to, że jeżeli... A, jeszcze tam jest napisane też, że jeżeli ja to porzucę, to mogę stracić to życie? Znowu. Znowu jakaś gierka. Teraz już to rozpoznajesz. Skoro to jest obce i jeszcze ruchomo na dodatek i to jest jakaś obca technologia, nie? Dokładnie. No to nie ja. Twoja natura jest czystą energią.
Będę chciała żyć, to sobie będę żyła, nie? Wsadziłam ich w to pudełko, niech sobie... Niech sobie będą w tych programach. I co poczułaś? Rzuciła dużo schematów. To jaka mam być, jaka jestem, jaka byłam. Ja się czuję taka wolna. Czuję to moje ciało. Więc zamknij oczy, dobrze? Chcę, żebyś zamknęła teraz oczy. Nie. I żebyś mi opowiedziała, jakie są odczucia teraz w tobie. Chęć życia. Nieokreślony wiek. Będę robić to, co chcę robić. I nikt nie będzie mówił, że nie wypada, czy coś w tym stylu. Bo już nie mam żadnego pudełka. Będę wyraźnie widziała, kto, jaki jest i jaka sytuacja jest, czy ta sytuacja jest dla mnie, czy ja chcę wejść w tą sytuację. Czyli ludzie są jak na... Można pierdnąć bardzo mało. Nie musimy się z nimi spotykać, po prostu. Jakie to jest uczucie być bez tego pudełka z programami na wcielenie? Wolność wyboru. Wolność. Mogę sobie pofarbować włosy na jaki kolor chcę. A wcześniej nie Mogę być mogłaś? kim chcę. Nie. Mogę być kim chcę, mogę się odzywać jak chcę, mogę robić co to chcę. I mogę wyśmiewać kogo chcę. A w tym pudełku? Co było zapisane z twojego życia? Rodzice? Przykład. Tak, też. I że kat też ma duszę. I też. Rodzice, rodzeństwo? Przede wszystkim coś takiego, że osoba, która jest w jakimś syndromie zła i robi coś złego, że ona jest biedna, że trzeba ją zrozumieć, tak? I to jest takie uniżanie siebie samej. I ja wtedy już nie czuję blichtrów swojego własnego. Bo byłaś Tylko ofiarą, zniżam się, wchodziłaś w tak. rolę ofiary. I zniżam się jakby do poziomu tego kata, tak? Ponieważ ja nie, próbuję go wytłumaczyć we własnych oczach i wtedy nie nazywam rzeczy po imieniu. Jest inna percepcja w ogóle, postrzegania tego. A dlaczego miałaś to życie takie ciężkie z tak agresywnym partnerem? Alkoholikiem. Bo miałam w pudełku już to pozapisywane. No i jeszcze dodatkowo te reptile też sobie lubiały coś napisać i włożyć. Tak. Wyciągając energię ze mnie, ja nie czułam, że oni robią coś złego. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, rozłącz się. Rozłącz się i możesz się wypiąć na chwilę, żeby się zregenerować, jeśli masz potrzebę. I jak będziesz gotowa, to mi powiedz. Wiesz. Chcę, żebyś mi powiedziała, jak teraz widzisz Anię. Ona tańczy. Ruch energii widzę w jej ciele, tylko ona próbuje uruchomić swoje nogi od kolan w dół i mówi, że coś jej ciężko. I co jej tam ciąży? Mówi, że ma metal w podeszwach stóp i coś jeszcze w kolanach. I co chce zrobić z tym metalem? Zatrzymać go? Nie. Robi dokładnie to, czego się nauczyła, czyli lokalizuje obcą strukturę, która ma kształt, ekstrahuje ją i wyciąga. I to wygląda jak taki obciążnik, typu jakaś, niby, że to miała być jakaś orteza po połamaniach nóg, a tak naprawdę ją obciążało i zatrzymywało w jednym miejscu. I co teraz poczuła, kiedy to wyciągnęła? Usuwa jakieś złogi. Widzę, że ona miała miednicę połamaną i nogi. W jakich okolicznościach miała połamaną miednicę? Była przejechana powozem i ktoś próbował złożyć jej i jeszcze gorszą krzywdę jej zrobił. I ona w jakichś cierpieniach umierała potem. Widzi te cierpienia teraz w sobie?
Tak. To wspomnienie? Pamięta, co jej powiedziałam? Jeżeli coś nie jest z nią zsynchronizowane, nawet jeśli to jest jakieś jej doświadczenie i wspomnienie, to nie jest nią. Nie jest z nią kompatybilna. Co z tym robi? Ona zdejmuje to z siebie też na kształt takiego energetycznego zapisu inkarnacyjnego i odkłada. I co poczuła, kiedy to odłożyła? To wspomnienie cierpienia po wypadku. Poczuła zrozumienie dla siebie samej. Dużo Dobrze. sytuacji. Wypadek wypadkiem, ale połamanie miednicy ma swoją symbolikę. Dlaczego akurat miednica? Dlaczego akurat ten kielich kobiecości? Chodzi o tą siłę, wielkość, blichtr. Lęk przed seksualnością, otwarciem seksualnym. Otwarciem się na świat. Lękiem. Tak. Oczyściła całą miednicę z tego, Tak. aż przestanie tam odczuwać jakikolwiek kształt. Jakąkolwiek niespójność. I co teraz poczuła w miednicy? Pełnię. Poczuła pełnię. To zajmiemy się jej Miękkość. brzuchem. Ania mówi, że na planie fizycznym cierpi na poziomie brzucha. Ma problemy gastryczne, wzdęcia, zaparcia. Czasami ma wrażenie, że coś żyje w jej brzuchu. I próbowała już wielu sposobów, żeby się z tego wyleczyć, uzdrowić. I nic nie pomaga. Ten motyw, że coś porusza się i żyje, to są te reptile poruszające się w tych, nie wiem, kapsułkach takich. Ktoś jeszcze To tam jest ta. jest? Nie, nie. I dwa problemy gastryczne to ewidentnie upust energii przez te rury. Więc chcę, żeby sprawdziła teraz swój brzuch. Czy jest w nim cokolwiek? Czy to zupełnie obcego, czy wyprodukowanego przez nią, ale obcego jej naturze? Co by powodowało problemy w jej brzuchu fizycznym? Tak, jest cała instalacja tych rur. To teraz chcę je zachować, czy chcę je wyrzucić? Wyrzucić oczywiście. W takim razie niech to wyrzuci już. I co poczuła teraz? Odblokowanie. Odblokowanie jelit. I takie odblokowanie, można powiedzieć, centrum seksualności. Ona czuje tu taką czystość. Czystość i otwartość. Młodość. Świetnie. Siłę. I ta informacja teraz jest przesyłana do jej ciała fizycznego. Już tam nic nie mam. Jest totalnie czysto. To teraz zajmijmy się jej głową. Na planie fizycznym mówiła o tych problemach w obszarze głowy. Poczucie niedotlenienia, duszenia, Tu duszności. odnosi nas do życia, kiedy ona została powieszona. Ona była w grupie jakichś bojów. Bojówka partyzancka, coś takiego. Który Wszyscy jest zostali rok? powieszeni. Pojawia się Druga wojna światowa. To jest ta wizja ze skraju łąki? Tak. Kilka szubienic? Tak. Jest Ona kobietą czy odkreśliła mężczyzną?
Ona umarła, odchodziła i nie mogła zostawić tego lasu i tylko patrzyła, jak wszyscy umierają po kolei. Ona jest kobietą. Jest kobietą. A bardzo silną kobietą. Chcę, żeby wróciła do momentu tamtej śmierci, żeby sobie przypomniała, może zamknąć oczy energetyczne i przypomnieć sobie wszystkie doświadczenia, wszystkie emocje i odczucia z tamtej śmierci. Na poziomie głowy, zacznijmy od głowy. Co czuła na poziomie głowy? Odcięcie głowy od reszty ciała. Czy to odczucie przeniosła do tego wcielenia? Tak. Aha, jaką ma formę w niej to odczucie, tego odcięcia głowy? Sznura. Aha, sznura. Dlaczego Ania w tym życiu ma ciągle schyloną głowę, schyloną i nie patrzy ludziom w oczy? Bo ona odczuwała wstyd podczas tej śmierci, że nie wykonywała, że nie wykonała do końca swojej misji. To chcę, żeby zobaczyła jedną rzecz. Kto stał ponad tą wojną, zarówno ze strony partyzantów, jak i agresorów? Widzę energetycznie, jakby były i smoki, i nietoperze. I kto jest Jedna. szefem? Kto jest szefem? Widzę coś dziwnego. Tak jakby Niemcy byli pod egidą smoków, a przynajmniej ta grupa partyzancka, nad nimi kłębią się nietoperze. I to wygląda tak trochę, jakby oni walczyli o duszę, o ciała subtelne istoty. A kto jest nad tym wszystkim? Też smoki widzę. Aha. Więc niech sobie odczyta, po co im ta wojna była. Żeby skłócić narody, ludzi, brat, człowiek człowiekowi wilkiem. Takie hasło się pojawia. I to jest przeniesione do tego życia również. Więc O. chcieli agresorów i chcieli ofiary. Tak. Chcieli bólu, ale chcieli też wstydu. Tak. Zobaczyła, że wszystko, co się działo w tamtym okresie, zostało zaplanowane, jej wstyd również. Nie ma się czego wstydzić. To teraz przejdźmy do innych obszarów jej ciała, kiedy umiera tam na tej szubienicy, do klatki piersiowej. Co odczuwała w klatce piersiowej? Smutek, opuszczenie, osamotnienie, że jako młoda osoba opuszcza to ciało, że nie zrealizowała wielu, wielu rzeczy, że zrezygnowała ze swojego życia na rzecz tej partyzantki. No jejku, ona w ogóle, ona chyba żałuje w sercu, że ona przystąpiła do tej partyzantki. To tak jakby zdradziła samą siebie, swoje własne życie i nie zrealizowała wielu rzeczy, które mogłaby zrealizować. To przejdźmy do Czyli w brzucha. głowie ma tą misję, a w sercu ma wielki żal do samej siebie, tak naprawdę. Przejdźmy niżej, do brzucha. Jakie odczucia podczas tej śmierci, co się działo na poziomie brzucha? Fizycznie ja widzę, że jest wydalanie. Jakieś takie, nie wiem, jest stan takiej bezwładności w brzuchu w tym momencie. Odczucia, odczucia w trakcie tej śmierci w brzuchu. Opuszczenie. Opuszczenie. Narządy, poziom miednicy, narządów płciowych. To samo. Nogi. Smutek, opuszczenie. Widzę, jak jej nogi drżą, po prostu. I co jest w tych drgawkach? Jakie odczucie, jaka emocja?
że nigdzie nie pójdzie dalej, że niczego nie zrealizuje, że nie ma wpływu na nic. Nigdzie nie pójdzie dalej. To jeszcze ręce nam zostały. Też drgawki są. Niczego nie zrobi, niczego nie dotknie. Chodzi tutaj o takie marzenia młodej osoby, nie? Żeby coś zobaczyć, żeby, nie wiem, żeby urodzić dziecko, żeby go dotykać. Mężczyzna. Wszystko, że wszystko jest jej zabierane. Zostaw mnie z Anią na chwilę. Z Anią. Hej, Aniu. Widzisz, ile tamta śmierć przyniosła różnych odczuć, emocji? Niezwykle dużo czułam w tym życiu. Bardzo podobne rzeczy, bardzo często mi drgały ręce, kiedy bałam się o swój byt. Ile z tego przeniosłaś? Ile procent z tamtych odczuć przeniosłaś do tego życia? 44. 44%. W 44%, a może i więcej, jeśli byśmy wzięły inne wcielenia, byłaś nie w teraźniejszości, tylko w przeszłości. 44% ciebie, co najmniej, funkcjonowało w przeszłości. Co to zrobiło z twoim życiem? Działałam według schematu. Czułam, że ciągle jestem komuś coś winna. Więc istniałam długo w trudnych sytuacjach. Czułam się zamknięta. I powiedz W mi, czy tym tak życiu i w tym powinno ciele. być? Nie. To ten schemat był inkarnacyjny zdecydowanie. A jak powinna funkcjonować twoja energia? Być wolna, czuć się, powinnam czuć się wielka i powinnam czuć w każdej sekundzie, nocą i dniem swój bliftr, swoją wielkość. Taki jest. Ja czuję w sobie taki syndrom arystokracji. Wiesz, że nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Że unoszę wysoko głowę. To uniesie w końcu. Że mogę oddychać pełną piersią. Bo mam do tego prawo. To daj sobie to prawo. To, co jest najważniejsze, to, żeby twoja energia była zawsze kompatybilna z teraźniejszością. Bo to jest wolność. Bo to jest wolny i swobodny przepływ energii. A u ciebie przynajmniej 44% było osadzone w przeszłości. I to jest największe więzienie i największe cierpienie. I to jest ta stagnacja. I to jest unieruchomienie. Jak możesz iść do przodu, będąc w przeszłości? To jeszcze w przeszłości, która nie dotyczy tego ciała fizycznego. Czas nastawić zegar, Aniu. Już ustawiłam. Czas Czuję, jakby go była zsynchronizować wielkość. z teraźniejszością. Jest wojna? Nie. Jesteś powieszona? Nie. Ktoś cię teraz krzywdzi w tym Nie. momencie? Nie. I z tym masz zsynchronizować swój zegar. I pozwól tamtemu wspomnieniu odejść. Dla ciebie, jako dla duszy, istnieje tylko ten moment. I do tego momentu należy wyprodukować adekwatną energię. Co teraz czujesz? W tym momencie. Wielkość. Czuję wielkość, Super. ilość, przestrzeń, szczęście, które jest we mnie i wokół mnie. I co się dzieje z tymi wspomnieniami tego powieszczenia? Ja to usunęłam.
Bo to też było w formie takiego zapisu. Ty jesteś całym swoim archiwum swoich doświadczeń. Na pewno istniałaś i na tej ziemi, gdzie indziej, ale te doświadczenia są całkowicie neutralne. Nie czujesz ich jako zadry, jako bólu, jako gangreny, jako blokady, jako osobnego elementu jakiegoś energetycznego. Są tylko informacją. I wtedy są zdrowe. Więc sprawdź, czy to wspomnienie o tym powieszeniu jeszcze jakoś w tobie wywołuje jakieś emocje, jakoś na ciebie wpływa. Nie, w ogóle. Nie. Zneutralizowałaś to całkowicie. Tak, myślę, że tak. Poczuj, nie myśl, poczuj. Próbuję odnaleźć to wspomnienie. Natomiast z tego wspomnienia została tylko informacja. Informacja sytuacji, w której się tam znalazłam, tak? I okoliczności. I jakie emocje towarzyszą tej informacji? Nie chciałabym tego powtórzyć. Strach. Mam to doświadczenie w sobie i nie zamierzam wchodzić drugi Więc raz jest strach. w coś takiego. Nie, nie ma strachu. Jest informacja, że to nie jest dla mnie. Okej, dobrze. To teraz chcę, żebyś zobaczyła siebie podczas swojego małżeństwa. Jestem agresywnym mężczyzną i chcę, żebyś zobaczyła, co się działo. Że zdarzały ci się takie momenty, które ratowały ci życie. Na przykład z tymi kluczami, które zgubiłaś kilka lat wcześniej i w takim momencie drastycznym odnalazła się pod szafą i mogłaś uciec z domu. Całkowicie wypełniałam swoje ciało fizyczne moim ciałem subtelnym i uruchamiałam wszystkie zmysły po to, aby przeżyć. To były sytuacje zagrożenia życia, ewidentnie. Więc to ty sobie pomagałaś? Ktoś mi na to zezwalał chyba. Kto? Ten nietoperz. Tak Dlaczego po chciał, prostu żebyś nie została przy mogłabym. życiu? Bo inkarnacja, którą stworzył dla mnie, była idealna dla niego, żeby toczyć energię przez te rury. Żeby toczyć z ciebie energię, jasne. A partner był bardzo agresywny, to naprawdę było zagrożenie życia. A teraz cofnij się w czasie, o te kilka lat, kiedy gubisz te klucze. To też ten niedoperz. Chciał, żebym nie miała tych kluczy. Zostaw nietoperza w spokoju. Skup się tylko w sobie. Dlaczego zgubiłaś te klucze wtedy? Kilka lat wcześniej. Bo chciałam być ofiarą. Chciałam. Miałam zapis taki w szufladce, kartkę. Głębiej zajrzyj w siebie. I jeszcze głębiej. Do swojej natury. Tej, której nie możesz w jakikolwiek sposób podzielić, bo po prostu jest twoją jaźnią. I odczytaj z siebie, dlaczego zgubiłaś te klucze. Chciałam zostać z nim. Chciałam go zrozumieć. Męża. I jeszcze głębiej. Chciałam. On nie istnieje dla twojej jaźni subtelnej. Inni nie istnieją dla twojej natury subtelnej. Dlaczego zgubiłaś te klucze? Bo nie chciałam, żeby moje nogi szły tam, gdzie chcą iść. Chciałam zostać w tym miejscu. To nie mówi twoja natura. Nie wierzę w to. Głębiej. Do centrum swojego jestestwa. Miałam wtedy jakąś nieprzytomność w sobie, nieistnienie. Po prostu to jest tam najgłębiej. Moim zdaniem to jeszcze nie jest najgłębiej. Moim zdaniem wiedziałaś, że przyjdzie taki moment za parę lat, że cię zaatakuje i sama schowałaś tam te klucze. Nie wydaje mi się to wszystko i tak robił ten nietoperz.
Wszystko było zapisane w Kto? pudełku inkarnacyjnym. Pozornie tak. Ale ja wierzę w to, że była w tobie taka cząstka świadomości, która uratowała siebie samą. Chcę, żeby się odnalazła. Wtedy, w tamtym momencie? W Ciężko jakimkolwiek momencie odnaleźć. odnajdź tę cząstkę siebie, która uratowała ciebie z opresji. Nie widzę połączenia z tamtą sytuacją. Jest największa siła w momencie tego bliktro. Ale to wszystko ja widzę, jakby było pozapisywane. Po prostu. W którym momencie zaczęłaś mu się przeciwstawiać? W którym momencie musiał odpuszczać ten nietoperz? Nietoperz odpuszczać? Tak. Mniej więcej 3 lata temu. Wcześniej. Szukaj wcześniej. Gdzie się zaczęłaś mu stawiać? Nie widzę. Poszukaj tej cząstki w sobie. Ona jest i zawsze była. Tak, ale ja się zaczęłam stawiać dopiero 3 lata temu. Skontaktuj się z tą częścią 3 lata temu. Masz ją? Tak, A widziałam teraz cofnij wtedy, że się się o łapałam. 5 lat wcześniej. Ta sama cząstka. 5 lat wcześniej. Co To robiła w tobie? ciekawe, jest cały czas tam jest, tylko taka nieuświadomiona. To jest jak I drganie co ona serca, w tobie robiła? radość z serca. Co ona w tobie robiła, ta cząstka? 8 lat temu. Przytrzymywała mnie przy życiu. Zobacz 20 lat temu, co robiła. Też przytrzymywała przy życiu. To A jest taka teraz nadzieja. zobacz moment, kiedy gubisz te klucze i zobacz, co ta cząstka robiła. Uratowała mnie, bo tak to bym się położyła. Rozumiesz? Pozwalała być. Zawsze ta część w tobie była i dlatego musiał odpuścić. Zawsze była w tobie wola życia i dlatego do końca nie mógł cię zniszczyć. I dlatego nigdy do końca nie byłaś jego marionetką. To ty siebie ratowałaś. Bo była taka część ciebie, która znała jego plan na wylot. Zobacz, dlaczego nie dotarł do tej części. Dlaczego jej nie zniszczył? Co mu na to nie pozwoliło? Bo on się tej części boi, bo to jestem ja prawdziwa. Nareszcie rozumiesz. Nareszcie rozumiesz i pozwól tej części teraz przemówić, czego ona chce dla ciebie. Być. Pozwól jej być. Zamknij swoje energetyczne oczy i pozwól jej być. Pozwól jej robić to, co w tym momencie chce. Na wszystko jej pozwól. I powiedz, co się dzieje. Jestem energetyczną, świetlistą kolą, która tańczy. Jestem wolnością. Jestem świeżością. Okej. Sama jesteś dla siebie największym lekarstwem i to lekarstwo zawsze w tobie było. Jestem jak poezja. Jesteś jak poezja, jak muzyka, jak taniec. Jak niewyczerpane źródło energii. Właśnie tym jesteś, o to chodziło. I powiedz mi, czy można coś wyekstrahować z tej części? Czy jest coś, co w niej się rysuje, odstaje, nie pasuje? Nie. I to jest właśnie twoja natura.
To jesteś ty. A teraz zobacz siebie z początku tej sesji. Tak jakbyś przed sobą odpalała ekran. Ile niepotrzebnych rzeczy, nie twoich, nawet jeśli przez ciebie wyprodukowanych, pod wpływem manipulacji, pod wpływem różnych emocji było. Milion. Milion. A teraz ile jest? Zero. Zero. I o to właśnie chodzi. Przestaje dla ciebie istnieć cokolwiek. Jakiekolwiek implanty, jakiekolwiek złogi emocjonalne, jakiekolwiek traumy, jakiekolwiek byty, jakiekolwiek konstrukcje. Chodzi o to, co powiedziałaś, że w tym zerze jest wszystko, co jest tobą. Dlaczego pozwoliłaś na to podpięcie? Ciężko sobie przypomnieć, czuję, Już nie jakbym jesteś w stanie rozwinęła. sobie przypomnieć, jasne. Czuję, jakbym rozwinęła swój własny świat. Tak, jesteś całym swoim wszechświatem. Czy masz jakąkolwiek potrzebę z zewnątrz, jakiegokolwiek przewodnika, jakiegokolwiek opiekuna? Wszystko mam w sobie. Czy potrzebujesz mnie? Czy ja potrzebuję ciebie? Nie. O to mi chodziło. I nigdy mnie nie potrzebowałaś. Zawsze była ta część w tobie. Zawsze. Nigdy nikogo tam nie potrzebowałaś. Tylko jednej rzeczy. Przypomnieć sobie, kim jestem. Aniu, ty już wiesz, kim jesteś. Jesteś nieskończonością. Jesteś sobą. Czuję zapach ziół. Cudownie. Jestem jak pęk leczniczych kwiatów. Mogę być, kim chcę. Tak, zostaw Jestem mnie z swoją Ewelinką. własną siłą uzdrawiającą. Cudownie. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, rozłącz się. I powiedz mi, jak widzisz Anię? Nagroję w sobie samej taką łąkę. Wszystko. Są polne kwiaty i zioła. Dobrze. A czy na tej łące są szubienice? Nie, nie. Więc niech sobie przypomni swoją wizję. Ona już widziała w sobie tę łąkę, tylko wiedziała, że jeszcze, żeby być na tej łące, trzeba posprzątać te szubienice w sobie. Ona już to wiedziała, bo ona wszystko wiedziała. Jest czysto? Tak. Gdzie są te implanty? Gdzie są te złogi emocjonalne, te traumy? Traumy się rozpuściły. Implanty podarowała tym istotom. Zwłoki rozpuszczone, wszystko, wszystko rozpuszczone. Czas sprawić, że te byty również przestaną istnieć w jej świadomości. Nie ma miejsca w jej naturze na nich. Gotowa? Tak. W takim razie w tym momencie rozpuszcza się absolutnie wszystko, anuluje wszelkie pakty, kontrakty, podpięcia. Jest tylko ona ze sobą i w sobie i przy sobie. Na trzy. Raz, dwa, trzy. I co się stało, jak widzisz teraz Anię? Teraz jest taka biała, niebieska. Jest jak taka eksplozja świeżej wody. Aha. Jest w swoim ciele. Tak.
I jak się czuję w swoim ciele fizycznym, w tym życiu? Boska. Chcę, żeby nauczyła swoje ciało tej boskości. Nauczyła swoje ciało o swojej mocy, o swojej stwórczości, o swojej wewnętrznej radości, o swojej energetyce, o tym, jak wszystko płynie. Żeby jej ciało mogło swobodnie myśleć, oddychać, trawić. Zrobiła to dla siebie? Tak. Czy chciałaby się spotkać ze swoją rodziną, ze swoim rodzeństwem, dziećmi, rodzicami, babcią i eksmężem? Rodzice, babcia i eksmąż nie żyją już. Tak. To niech ich zaprosi do swojej przestrzeni, przestrzeni, która właściwie nie istnieje, bo ona jest wszystkim. Dzieci są zachwycone. Odrzucają różne złogi z siebie, też widzę. Bardzo dobrze, niech nauczy, zwłaszcza swojego syna, żeby nie nosił w sobie tego bólu z dzieciństwa. Że on ma na pewno jakiś kształt, jakiś kolor, jakiś smak, czyli da się go wyekstrahować. Skoro da się go wyekstrahować z jego jestestwa, to można to zrobić. W ogóle widzę coś dziwnego. Że tak naprawdę są tylko dzieci. Tak jakby te zapisy inkarnacyjne związane były z pozostałymi osobami i tylko poszła informacja tak naprawdę do nich. Świetnie. Tak? To znaczy, że zmieniła wszystko. A co jest tu i teraz, to są dzieci. Wspaniale. Nareszcie jest w teraźniejszości. To jest najcudowniejsze. Ja widzę, że wszystko jest poczyszczone z tamtej strony. Dobrze. Tak. Więc niech pokaże i swojej córci, że nie musi cierpieć w swoim związku. Przede wszystkim najważniejszy jest związek ze samą sobą. I synowi, że nie musi zaleczać swojego dziecięcego bólu jakimiś substancjami. Ten ból już nie istnieje. Tak, i ona pokazuje, że to wszystko poczyszczone jest. Że to po prostu nie istnieje, nie? I one się uwalniają. Cudownie. Znaczy dzieci się uwalniają. Jeśli są gotowe, chcą tego, to się uwalniają. Oczywiście. Tak. Cudownie. Wspaniale. Więc teraz mogą wrócić do swojej przestrzeni. Tak to roboczo nazywamy. Odchodzą i syn mówi, że wszystko przed nami, mamo, jeszcze. Tak mówi. Pewnie, że tak. Córka się uśmiecha. Okej. To chcę, żeby zobaczyła teraz Ania siebie w swoim życiu. Widzę symbolicznie, jak Ania przewraca kartki, nie wiem, jakieś książki, które są jak płatki róż, takie wielkie. I mówi, to jest moje życie. To będzie moje życie. Ja będę kształtować, mówi. Okay. Po swojemu, na kolorowo, pachnąco, inspirująco. A jakie bardzo. Zmiany już odczuwa w sobie po tej pracy, którą wykonała? Po tym oczyszczeniu. Przepływ energii od kości guzicznej do głowy. Uwolnienie głowy przede wszystkim. Uwolnienie pomysłów. Zdolności takiego rozumowania percepcji również. Widzenia różnych rzeczy. I wielka radość w oczach. O, Ogromna cudownie. radość. Cudownie. O to właśnie chodzi, żeby wiedziała, że ta radość to ona. Jest w stanie wyekstrahować tę radość z siebie? Tak. Jest w stanie, tak? To jest coś obcego? Jest w stanie.
No to niech wyciągnie tę radość. Znaczy nie wyekstrahować, tylko wybuchnąć ewentualnie, tak? To jest różnica. Jest, czy jest w stanie ją z siebie wyciągnąć, tak jak wyciągała traumy, wspomnienia. Nie, jest w stanie emanować tym. O właśnie, i o to chodzi. I skoro nie jest w stanie tego z siebie wyciągnąć, to ta radość jest wpisana w jej jestestwo. Ona jest swoją radością. Czy zrozumiała, że to wszystko, co jest w stanie wyekstrahować, nie jest nią, więc może to zrobić. Może powyrzucać wszystko, co nie jest częścią jej natury. Mhm. A to, co jest nią, nie da się tego rozdzielić na części. I ta radość jest nią, skoro nie może jej od siebie wyciągnąć, odseparować. Jest radością. Zrozumiała to? Tak. To niech sobie tę radość da teraz. Tyle, ile chce. Zasłużyła na tę radość. Czy jest coś, co chciałaby powiedzieć do siebie samej, do swojego ciała fizycznego? Że moment jest życiem? Coś takiego mówi. Mhm. Że każda sekunda, każdy tak. Moment. Tak. Tu i teraz jest życiem. Dokładnie. I niech pamięta. Energia adekwatna do sytuacji obecnej. Ona może się przestraszyć czegoś, ona może się czymś zasmucić, ale jeżeli 20 lat później albo w przyszłym wcieleniu jest ciągle ten sam smutek, to coś jest nie halo. Zrozumiała? Tak. Mhm. I jak teraz się czuję z tym przepływem energii? Ona czuje oddech, przestrzeń, wolność wspaniale, sobie samej. Wspaniale. Cudownie. Gotowa na siebie, na swoje życie? Tak. Cudnie. To w takim razie Ania zostaje w sobie, przy sobie i dla siebie w tym niesamowitym poczuciu bycia. Bycia sobą. A ty, Ewelinko, rozłączasz się ze wszystkim i ze wszystkimi i wracasz do swojej przestrzeni, do swoich częstotliwości. I przywróć sobie swoje poczucie jestestwa, swoje przepływy, swoją melodię, rytm, kolor, zapach, smak i czujesz się ze sobą absolutnie fenomenalnie. Na jeden. Podnosisz sobie te częstotliwości, czujesz swoją radość, szczęście, miłość, szacunek, akceptację, czułość, ciepło, opiekuńczość, beztroskę jednocześnie, błogość i bezpieczeństwo i swoją niewyobrażalną moc i kreatywność i sprawczość. I na dwa to cudowne uczucie bycia sobą przenika każdą komórkę twojego ciała fizycznego. I ty, twoje ciało fizyczne wie, kto zasila to ciało? Jaka cudowna energia, esencja. Każda komórka już o tym wie i każda komórka się doenergetyzowuje, regeneruje i uzdrawia. I czujesz się piękna, młoda, zdrowa, mądra i tak niesamowicie doenergetyzowana, że chcesz wracać i na trzy wracasz i otwierasz oczy. I jestem. Jesteś w ciemności? Wprawdzie, ale jesteś. Trochę cię tam widzimy nawet. Jak się czujesz, Ewelinko? Dobrze, dziękuję bardzo. Super.